Cześć, mamy dzisiaj 7 maj. Temperatura w ciągu ostatnich dni zjechała ostro. Teraz jest aktualnie 12 stopni. W nocy temperatura spada blisko zera. Także może rybki będą przy dnie, może będą brały, może nie będą. Zobaczymy. Jesteśmy na łowisku wędkarskim Ustroń. Do zobaczenia na stanowisku. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pierwsze, co dzisiaj sobie zrobię, to omówię mieszanki, jakie sobie przygotowałem. Nastawiam się dzisiaj na Method Feeder. Mam przygotowaną zanętę Expanda Protein. Do tego Liquid Booster Meat, czyli on jest w aromacie mielonki. Do tego sobie namieszam zwykłe pelety rybne i zrobię taki miks, powiedzmy 60% zanęty, 40% tego peletu. Pelet sobie będę rozrabiał później osobno. Nie wiem, jaką ta zanęta będzie mieć, jaki będzie mieć aromat, ale stawiam, że będzie to, o, jest raczej taka rybna, mączkami rybnymi pachnie. Nie ma żadnego dominującego zapachu, więc będzie ona bardzo dobra do potraktowania boosterem. O, połowa paczki tej zanętki mi tutaj poszła. Teraz wleję sobie delikatnie tego boostera. Jest to booster Meat. No, od razu pachnie. Jest. Malutko go wlewam. On jest bardzo silnie skondensowany. I teraz sobie powolutku dowilżę. Zanęta jest bardzo drobna. Jest to praktycznie pyłek. Więc ja ją sobie potem przetrę przez sito 2 mm, tak żeby ona mi później idealnie pracowała przy metodzie. Po nawilżeniu kolor jest taki brąz, nawet można powiedzieć ciemny brąz. Jeszcze troszkę wleję tego mięska. O, teraz jest bardziej wyczuwalne ten atraktor. Dobrze, to niech sobie tutaj wpije, a ja się wezmę za rozrabianie peletu. Tutaj sobie wsypię pelecik. Dobra. Tyle sobie go wezmę. I zalewam go sobie tak, żeby był przykryty tą wodą. I też do niego sobie doleję tego mięska troszkę, żeby on taki miał mocniejszy aromat. On powinien tą wodę całą wypić i wtedy będzie gotowy do dodania do zanęty. Zanęta też sobie wpije, a ja tymczasem biorę się za rozkładanie stanowiska.
chciałbym na tym miejscu również omówić sobie pokrótce hotel, który ja już używam od 2 sezonów, na którym jest Caperlan CSB Feather Adjust. Ja go sobie troszkę rozbudowałem, zaraz wam powiem, co sobie dokupiłem, a tutaj powie mi się tacka. I proszę, pierwsza rzecz, którą sobie dokupiłem, uchwyt na miskę. Uchwyt na miskę montuję sobie tutaj, tackę troszkę z tyłu. Ale najpierw do niej nogę muszę wkręcić. Ta nóżka teoretycznie jest stojakiem pod parasol, ale raczej duży parasol nie nadaje się w niej montować, ponieważ nie jest to na tyle stabilne. Proszę. Tak wygląda tacka, ale ta noga dużo daje. O. Tutaj mam, proszę, uchwyt na miskę, też bardzo niedroga i przydatna rzecz, jeśli chodzi o to krzesło, ponieważ ta półeczka nie jest jakoś bardzo duża, więc to się jak najbardziej przydaje. Drugą rzeczą, którą sobie dokupiłem, jest taka oto podwójna fajeczka. Ja ją montuję zawsze pod dolniki. Proszę bardzo. Tutaj. I do niej sobie mogę wkręcić batresty, które mi na takiej komercji jak ta bardzo dobrze trzymią wędki. A tą podpórkę, która jest oryginalnie, sobie montuję tutaj i na niej opieram podbierak. Trzecią rzeczą, którą sobie dokupiłem dla własnej wygody, jest troszkę szersza podpórka przednia, ponieważ ta oryginalna jest trochę na 2 kije zbyt wąska. Da się na 2 kije łowić, ale jednak wolałem coś szerszego. W tą stronę dzisiaj. Dobrze. W tą. I tak. Ja sobie tych pałąków nie odmontowuję, tylko je chowam, bo niektórzy, widziałem, robią tak, że to odkręcają za każdym razem. Ja to tylko składam, żeby było wzdłuż siedziska. I tak praktycznie to zostawiam. Także widzicie, bo niektórzy mówią, że ten Caperlan się nie nadaje pod rozbudowę, a ja sobie go całkiem fajnie rozbudowałem. Jest naprawdę wygodnie mi się na niego wędkuje. O. Tak. Teraz tą podpóreczkę bym sobie mógł nieco bardziej tak. O. Tak. To tak. Tutaj mi się fajnie wędka ułoży i będę miał pełną kontrolę. No, na razie to tak zostawię. Tutaj teraz sobie zobaczę, czy miska z Robinsona będzie mi pasować. No to także jest uchwyt z Robinsona. No, mogłaby być ciutek większa. To już mi lepiej te skurwera pasują, ale nie ma jakiejś tragedii. Także myślę, że jest spoko. Tutaj można sobie trzymać miksik. Zaraz zobaczycie, jak ja sobie organizuję stanowisko na tej przestrzeni. A tymczasem idziemy sobie dowilżeć drugi raz zanętę i zobaczyć na pelet. O, pelet, widzicie, prawie wszystko już wypił. Ale on jeszcze się musi tego napić. Jeszcze całkiem nie zmięknął tak fajnie. On sobie to jeszcze wypije. Dopiero się może jakieś 10 minut włączy. A zanęta, jak widzicie, wypiła już większość wody. Co? Tak? No to super. Ja to może za pół godziny zacznę łowić.
Jeszcze raz sobie dowilżymy tą ciemną mieszankę. Tutaj mam jeszcze od ostatniego łowienia trochę Carp Master Super Crush F1, Sweet F1 czy coś takiego z boosterem Carp. Jest taka raczej słodka mieszanka. Zostało mi, więc w razie by nie reagowały rybki na to, to odpalę sobie. Zanęta sobie wpija drugą porcję wody. Leszczyk! Dobra, a tymczasem ja sobie rozłożę podbierak. O, dzień dobry. O, to jest Massive Bites, widzę pelecik. Ja dzisiaj taki coś testuję. Ale zapachy. Mocne, mocno aromatyzowane. Zalamy cytrusem jakimś od nich. Aha, dodatkowo. Tak. Ale to ty sobie zalałeś, czy ja sobie zalałem. Bites. Hopie, patrzcie co ostatnio odkryłem, bo ja cały czas rozkładałem jak chciałem na komercję, to wysuwałem tylko teleskopowo tą sztycę. A jak sobie te zostawię wysunięte, a tą sobie włożę tak, to tu jest ona wystarczająco mocna. I jest... I wtedy mi nie wypadnie jak wtedy. Koniec ci nie wypadnie, nie? Ja tu gdzieś za No. Nie wypadnie ci, ale widzisz, jest, koniec jest mocny, ale... No, ale jest dłuższa, nie? Także... Na trzy sposoby ją można rozłożyć. No i w trakcie, jak już sobie podbierz, to możesz sobie ją rozpiąć, no. Rozpiąć, wtedy łatwiej tylko trzy też podejrzeć. Także bardzo spoko. No i idę podcielać jak tylko metodę potem też. Odpalasz, jakby nie działało. No jest chłodno, dzisiaj było cały dzień chłodno, także ja nie wiem. Niby tutaj ten Janusz, co tu łowi, to on i w taki pochmurny dzień, to on na pellet wagler pójdzie i połowi, ale... Koło paki też tylko i wyłącznie na wagler. A to oni już tu są bywalcy, tak? Tak. Aha. Tutaj sobie kładę podbierak. I w razie potrzeby on jest pod ręką. Dobra, następna rzecz, którą chciałbym wam pokazać. To jest tak. Tutaj mam podajniki. Tutaj mam wszystkie akcesoria. Proce, haczyki, żyłki jakieś. A tutaj mam przynęty do metody. I te przynęty sobie zawsze stawiam tutaj. Cyk. One sobie tam leżą. To jako, że ten, jako, że metoda, no to dużo tamtego nie muszę mieć, żadnych robaków, nic. Także tutaj sobie jeszcze mogę położyć podajniki. I teraz sobie wylejemy wodę i przetrzemy nasz miks przez sito. Pelet, widzicie, wszystko wchłonął. Także ja już nie dowilżam kolejny raz tej mieszanki. Nie będę jej kolejny raz dowilżał. Tylko dodam do niej pelet i ona sobie wchłonie jeszcze tą wilgoć z niego. Tutaj mam sito. To jest sito 2 mm. I mogę sobie wszystko fajnie przesiać ładnie. I pójdzie to z powrotem do miski. No a ten zapach mielonki rozszedł się dużo bardziej teraz po tym towarze. Ja zazwyczaj do metody używam trochę grubsze sito, ponieważ różne są zanęty. Używam milimetr grubsze, 3 mm. Ale jako, że ten towar od Marcela zazwyczaj jest bardzo drobno zmielony, więc też sobie tym usprawiedliwiam to, dlaczego, w jakim celu oni dodali się to 2 mm do tych zanęt. One są bardzo drobno zmielone. No, proszę, już ręce do mycia. I dobrze, tak żeby ani okruszek nie został
co będzie trudne. Tutaj mamy teraz taki puszek. Pięknie to wygląda. O. Dobra. Bardzo fajnie klei. Jest pulchna. Powiększyła swoją objętość, także teraz sobie ją dodamy tutaj. Pięknie. A palec sobie jednak wezmę osobno i położę sobie go również. Niech on sobie dojdzie, będę sobie go stopniowo dodawał. I do zobaczenia, ja będę sobie szykował wędkę. No i potem zobaczymy, jak będziemy już łowić. Co chciałbym dodać? Tutaj sobie zakupiłem Method Mastera QD 405. Jest to bardzo, no można powiedzieć, idealny rozmiar do Diplomata Method Feeder 330, którego już użytkuję drugi sezon. Jestem bardzo z niego zadowolony. Kołowrotek też, jak widzicie, fajnie się kręci. Wszystko fajnie spasowane. Jest to dobra alternatywa do Dive Ninja Merchant Feeder, którą także posiadam, do której sobie go porównam, bo to są naprawdę dwa bardzo podobne kołowrotki, jeśli chodzi o parametry, jeśli chodzi o system składania rączki. Także zobaczymy. No, pierwszy raz sobie dzisiaj korzystam z takich oto podajniczków. Tu jest 40 gram. Mam do tego foremkę bliźniaczo przypominającą pewien angielski wytwór. I przeprowadzę sobie nęcenie wstępne. Tutaj sobie włożę peletu i zanęty. I zobaczymy, jak to wszystko. Oj, coś mi się to nie chce trzymać. Możliwe, że lepiej byłoby nabijać ręką. Dobra, teraz sobie spróbuję ręką. No, jest lepiej. Tylko, że trzeba rękę babrać, nie? Trudno, coś za coś. A widać, że ta burta w miejscu, w którym ten podajnik wpada do wody, to ona jest troszkę wyższa, także będzie chronić przed wymywaniem tego. No, można powiedzieć, że tak na styk. Ale nie jest to miejsce dokładnie to, w którym chciałem łowić. Dobra. Kilka takich koszyków sobie
wrzucę do wody. Oczywiście jak to ja zapomniałem sobie ręcznika w domu, także ręce będę wycierał w spodnie. O, teraz to poszło fajnie. Cyk. I tam sobie będę dzisiaj łowił. 4, 5, 6, 7, 8. 8 metrów. Metoda na 8 metrach dzisiaj. Widzicie. Karpik. Nie? Łowię trochę na lewo od wyspy, no, praktycznie na lewą krawędź wyspy rzucam. Może na 40 metrze sobie dzisiaj łowię. Kurde, znowu. Na 40 metrze może dzisiaj łowię. Karpik? A kurde, ale karpik. Leszczyk. Dobra. 3. Myślę, że 4 takie sobie zarzucę na razie, a później zacznę łowić. Ponieważ łowię na jeden kij, więc mogę się na nim dobrze skupić. No, kołowrotek póki co pierwsza klasa. Jak w cenie, że dałem za niego 150 zł za kołowrotek już ze szpulą zapasową, płytką dodatkową, to dałem bardzo tanio, z gwarancją, ze wszystkim. Teraz sobie może peletu zapakuję. O, mi się nie lepi jeszcze. Jeszcze nie doszedł. Dobra, będziemy sobie nęcić metod miksem. Pod względem, jeśli ktoś sobie zapomni foremki, to bardzo dobre te podajniki i myślę, że na głębokie łowisko przez te burty one też będą super. No i o czym miałem mówić, szumiała mi tutaj w nim rolka, więc przy nawijaniu żyłki w domu było bardzo dobrze, było cichutko, ale zaczęła mi tam szumieć rolka, znaczy wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to rolka, no ale zauważyłem, że na sucho nic nie słychać, a pod wpływem zwijania, no to szumi sobie. No i rozkręciłem kabłąk, co mnie pozytywnie zaskoczyło. Rolka jest na łożysku. Nasmarowałem ją sobie oliwką z pena. Nasmarowałem oliwką z pena i teraz jest, jak słyszycie, wszystko już ok. Dobra. Teraz sobie założymy przypon. Ja sobie wezmę przypon z bagnetem. Już widzę, że go ostatnio stosowałem na Wiśle. To jest film, którego wy nie widzieliście, bo on nie powstał. Ale tam łowiłem z zanętą linka raś. A damy sobie na początek banana. Ej, krzywo wszedł. Ale to nie spadnie. Ale wbijemy jeszcze raz. Dobra. Tutaj sobie mamy bananka. Ała. I teraz tu sobie wsadzimy. Dobra.
Tak wygląda gotowy podajnik. A, kurde. Ale ze mnie jest. Dobra. Nie czekamy. Zarzucamy. O, teraz jest dobre 13 stopni. Jak wracałem z pracy, to nie było tak ciepło. Było 11,5, w zasadzie 10,5 stopnia. Było bardzo zimno i pochmurnie. Teraz jest ciepło, aż mi za ciepło w tym polarze. O. Dzisiaj do testów to jest... spray taki słodki, karp. No i tyle. O. Już będzie leszczyk. Bardzo płynny hamulec w tym kołowrotku, co można zobaczyć. Nie no, leszczyk! Pewnie. Leszczyk. No. No wiesz, jak pracują, to będziesz miał spelet Waglera, ninja. No, jest taki oto leszczyk, koło może 300 gram. Myślę, że mi się go uda wyhaczyć w wodzie. Kolego, nie wiesz, gaj. O, taki leszczyk. Zmykaj, maluchu. O. Irek pierwszy ma karpia dzisiaj. O, a tak możecie zobaczyć, jak się wygina Jackson Monolith XT. No, wszyscy, którzy hejtują Jacksona, że nie ma dobrych kijów, no to zobaczcie, jak sobie ten kijek radzi. Wywija, jedzie. Ja tam muszę swoją jeszcze obserwować, ale to... nie popuszcza w ogóle. No. A, poczułeś. No, Irka, zaraz sobie wrócimy. Tymczasem idziemy wędki pilnować, bo tam się coś może dziać. No. Teraz my sobie holujemy. Zobaczymy, co to jest. A to może być amur. Jest amurek. Jest amurek, jest amurek. Amura! O! O. Przy amurach się... płynny hamulec wyjątkowo przydaje. Tym razem też się przydał. Oczywiście. A tu jestem w rozsypce. Tak. Teraz sobie troszkę wody wlejemy. Dobra. Mamy pana amurzastego. Mamy pana amurzastego na macie. Bardzo ładnie zapięty. Dobrze. Możesz.
Teraz pan amurzasty sobie idzie do wody. Ach. I znowu coś siedzi. Mamy fajną jazdę. A, chyba coś małego. Coś małego to nawet nie wstaje. Na pewno leszczyk. Ale branie bardzo szybko. I to było na mainline tuna. Czy tuna. Nie, zaraz mnie ktoś zhejtuje, że tak. Tak się nieładnie zaczepił. I proszę do wody. Szybciutko. Jest to trzecia rybka dzisiaj. O, teraz sobie będziecie mogli zobaczyć, jakie tutaj są ładne karasie. Irek złapał takiego, no już dobre kilo. Nawet ponad. Ale karachol. Pięknie. Super. Piękny, piękny, zdrowy karas. I kolejna rybka. Coś niedużego raczej. Ale na krill and garlic. Którzy tam ci... O, coś dużego mają. Ładnego karpia jakiegoś. No i rybka się spięła. Ale szybko przerzucimy i będziemy łowić dalej. No. Proszę. Sobie tutaj wepchnę. Nie, spadło mi. Nie trzeba żadnej foremki. No jest to może trochę bardziej czasochłonne, ale ja wiem, że niektórzy mają foremkofobię i wtedy ten podajnik może im uratować życie. Widzicie? Aha, tutaj widzicie. Tu jest on wyższy, bo tak on wpada do wody. Tu jest wyższy, że woda tak nie będzie wyrywać tej zanęty z niego. Także dosyć przemyślana konstrukcja. A my sobie teraz rzucamy. A, albo sobie przetestujemy jeszcze jedną nowość. Magic Spray o aromacie karp. To jest taki słodki. Dobra. No, taki słodzik, słodzik. Tutti frutti. I jedziemy sobie. Ach, pięknie poleciało. Trochę za bardzo w lewo, ale pięknie. Tutaj Irek teraz pięknego leszcza złapał. No, taki już 1,5 z 2 kilo. Ale ma wysypkę tarłową. Piękny leszczyk. Dawno takiego tutaj nie złapałem. Na zanętę płociową. Oj. No, super. Mam tutaj żyłkę z Robinsona Method Feeder 0,022 i ona tonie nie najszybciej, ale jako że dałem za nią 10 zł, to nie narzekam. Ale widziałem szybciej tonące żyłki. Dychę za 150 metrów. Coś ty kurwa kupił? Na Allegro. Jóżka. Tanio, ale bo
wiesz, akurat na tą płytką szpulę to wchodzi tej 22 150 metrów. Łopie, równiutko, no może 5 metrów mi zostało. Już uznałem, że wystarczy. To może z 5 metrów zostało na tej szpulce. Ale powiem ci, że pod metodę no te 0,22 do 0,24 jest tak idealnie. A tu jako, że z tym kijem też na Wisłę chodzę, no to wolę cieńszą wziąć. Dzieciaki też. Chciałbym ją zarzucać. Tu jest w tym Robinsonie jeszcze quick drag. No ten krótki hamulec. A to? No. A jak się zapisuje? Fajnie, jest czuły ten hamulec i fajnie płynny, nie? Tak, Leszczyk. Na ananasa. Ale ostatnio też tu... Nie no, wiesz... Na Wiśle to ja bym skakał z radości z takiego Leszcza. A pikera jeszcze? No. Widzisz, jak to miejsce zmienia? Podobani. Poczekajmy, aż granice na... Poszedł do wody. Mam informację, że od tego czwarta. Co? Granice otwierają. O! Czyli są już jakieś nadzieje, że pojedziemy na selfie też. A, to jest super, super wiadomość. Dobra. Teraz mamy do porównania słodką mieszankę. To jest F1 od Marcela. Z aromatem Big Fish i tak samo z peletem słodkim. Taka raczej słodka mieszanka. F1 Super Crush Sweet, czy jakoś tak. Czyli dzisiaj na słodko. Chociaż Amur poszedł na mięsko, ale... O, aż 30 się zerwał. O, Leszczy. O, i odpiął się. Teraz sobie wezmę mieszankę tą pikantną. Dobra, dobra. I zobaczymy, czy też będą ryby tak samo reagować, czy po prostu dzisiaj bardziej działa słodki. Na skisłe masło. Na skisłe masło tu dobrze leszcze wchodzi. Też Paweł... A, spinka. Thank you.
wiedzieć, co takie podajniki nie są dla mnie, bo ja jestem. Ja muszę mieć idealnie nabite podajniki. Nie mam ale czegoś takiego. Potem mi to za dużo czasu zajmuje. Ja mam hipotezę, że to było branie amurowe na metodę, ale... Też zabrało na metodę. Bo wiesz co, bo... Mi się wydaje, że amur tutaj on jak bierze, to on tak bierze, popuszcza. Prawdę mówiąc, jak jemy teraz branie, to było to samo. Nie, hopie leszczy. Ale jaki waleczny. Do wody. Teraz jest cichutko. No. Ale przytapia ci go. O! Kto? Kto zabrał? Tak. Co? No. Mięso? No. Na to amur poszedł.
O, super. O, jakaś czerwona żyłka. Nie tak, moja. Chyba to była czyjaś żyłka. Jest znowu ładnie leszczy. Mariasie, kurwa, chcę mnie leszcz całego utytło. No, tam za mną się już Irek pakuje. Jeśli chodzi o podsumowanie dzisiejszego łowienia, no to udało się złowić parę fajnych rybek. Dwa ładniejsze leszczyki, jedną jakąś ni to F1, ni to karasia. Myślę, że to była F1, ale zobaczycie na zdjęciu jeszcze, ocencie. Trafił się amurek na samym początku, z którego jestem mega zadowolony, mimo że był niewielki, ale dał okazję przetestować metod Mastera na jakiejś leciutko większej rybie. Co mogę powiedzieć, ten kołowrotek mi się sprawdził na dzień dzisiejszy. Jedyne co musiałem, to nasmarować sobie rolkę od kabłonka. No a oprócz tego, niestety nie będę się patrzył cały czas, bo coś mi tam bierze na szczytówce. W każdym razie, co mogę powiedzieć, dzień zaliczony, test pierwszy z cyklu całego testów zanęt Marcela w Van den Ende. Pierwszy test, myślę, że zaliczony pozytywnie. Ryba brała, ryba współpracowała. Złowiłem dużo średniego i małego leszcza. Złowiłem też jakieś bonusy, także jestem zadowolony. Na pewno, bo mi zostało jeszcze pół paczki, spróbuję jeszcze tej mieszanki w innych kompozycjach, na innych łowiskach tak samo i zobaczymy, jak wtedy ona się sprawdzi. A póki co myślę, że mogę powiedzieć, wypowiedzieć się pozytywnie. Zanęta ciemna, o takim rybnym aromacie. Czuć w niej te proteiny, nie bez powodu nazywa się protein. Razem z liquidem ona trochę też zabijała ten aromat liquidu, on był taki delikatny w niej, mimo że ja go tam trochę dałem, ale myślę, że on tam robił robotę i że wabił te ryby. No to w takim razie do zobaczenia i cześć, trzymajcie się.